Ororororororo, z karabinka, dobrze. Jep, 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 z karabinku. Jep, 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 jep. I na koniec obrotowy, jep. Oddział Sraczka do Kutasa 1, wysyłamy raport. Obecny stan misji, zniszczyliśmy póki co wszystkie składy amunicji. Wraz ze Sraczką 1 kierujemy się w stronę kolejnych składów i pozostałe nam rezerwy paliwa. Będziemy do was dzwonić, kiedy no zrobimy porządek i rozpierdol. Wieżyczki, wzywam na lot kasetowy! To było piękne! Ale jebło! Ale pierdolło! To jest w sumie mój pierwszy raz, kiedy biorę się za te automaty, bo szczerze, ja póki co skupiałem się na robalach. Dobra, panie, odpalasz tą misję, czy nie? Dobra, wybierzemy jakąś misję. Okej. Dobra. Chuj, dawaj tutaj. Zniszczyć składy amunicji. A, dobra, ty już zdecydowałeś, dobra. Więc tak, na pewno biorę sobie bombę kasetową i na lot. I na pewno biorę sobie na lot, bo ona się na pewno przyda. Biorę sobie też nie wiem, czy biorę sobie też działko i działko laserowe. Spróbuję. I jako bonusik biorę sobie serduszko. Dobra, let's go! Pierwsza misja związana z automatami, tak moja, tak szczerze. Jebot! Okej. No to nie, że oni nas nie widzą. Dobra, już nas widzą. Jednak widzą. Dobra, sprawdźmy, jak to działko laserowe się sprawdzi. Dobra. No, panie! Wiedzą, jak naciśniesz. Działko. Fabrykatory. Czekaj, ja go zajdę z boku. Dobra. Jest jeszcze drugi. Dobra. O kurwa, jest ich więcej. O fuck! One taki damage... Jaki oni damage zadają? Zesrało was na łeb? No. Uciekaj. Leci granat! Ło! A żeś jebnął. Dobrze. Za demokrację! Pierdol! Tam są jeszcze, uważaj. Widzę. Tutaj chyba trzeba jakąś próbkę ogarnąć. Ororororo, z karabinka, dobrze. Jep, 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 z karabinku. Jep, 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 jep. I na koniec obrotowy, jep. Gdzieś tutaj jest objective, ale nie wiem za cholerę, jak go zdobyć. Nie wiem, czy to wysadzić mam? Poczekaj. Dzięki. Dobrze. Dobrze, okej. Aż matka weszła do pokoju. Myślałem, że wiesz. Nie, tak, to... wiedziałem o granacie na pewno. Nie no, myślałem, że jak rzucę granat, to podziała, nie? No ale we mnie. No cóż. Friendly fire, mordo. Tak to już bywa. No chłopie, a znisz wszystkie budynki w obiekcie, dobra. Czekaj. Otrzyj się. Nie rzucę granatami, bo to nic nie da. Dobra. Spierdalaj stamtąd. Dobra. Co ty robi? Gdzie strzelasz? Spierdalaj stamtąd. No, uj! Zaopatrzenie! Dalej stoją.
Coś się popsuło, nie było mnie słychać. To powtórzę jeszcze raz. Szanowne budynki, według prawa superziemi macie dobra, zostać rozpierdzieleni. Wezmę bombę kasetową, może się uda. Uciekaj stamtąd. Bomba kasetowa się udała. Znicz zbuntowaną stację badawczą. No to fajnie, ale nie mam pojęcia. Może hellbombą? Dobra, stary, uciekaj. O kurwa. To będzie mega pierdolnięcie, uważaj. A nie? Uzbrojona? Trzeba uciekać? Pierdalaj! Dobra! Lecę! Bum! No i co? Łobudu! To wygląda jakby to był ten budynek, nie? Ale on za cholerę nie chce się zniszczyć. O, i to są chyba te fabrykatory automatów. Jebut! Macie skurwysyny! Zrujcie to! Dobra, demokracja! Uwaga, bomba kasetowa! Leci! Dobra. Demokracja jest piękna. Jezu, Hubercik, ty jesteś chyba w żywiole swoim. Kurwa! Oj, co we mnie strzelasz, typie? Przeleciałeś mi przed celownikiem. Wypierdol to! Łup! Ale urwał! Ale to było dobre. Nie ma tu próbek jakiś? Ja jedną zebrałem przed chwilą. Była to rzadka. Aczkolwiek zabawne jest to, że... O, interakcja. Dobra. Dobra, w takim razie patrzymy. Ty, plan jest taki, zróbmy główne cele na początku. Czyli pójdźmy do tych składów amunicji, zniszczmy je, a no potem tak, zajmijmy się. A potem zajmijmy się wylęgarnią tych automatów. Zaopatrzenie. O, dobrze akurat, bo ja nie mam granatów tak i amunicji powoli do strzelby, także mi się w sumie przyda. Dobra, druga połowa dla ciebie, druga dla mnie. Taczka 2 do Kutasa 1, potwierdzam, że kierujemy się w stronę składu amunicji. Miotacz łukowy. O, miotacz łukowy, co on robi? Dobra, chodź. A nie, lecimy. Wolę moje działko laserowe, sorry. Gra w koopie jest zajebista w tą grę. No, chłopie, mi to mówisz? To jest autentycznie najlepszy koop, nie tylko w jaki grałem kiedykolwiek, ale moim zdaniem... Ja muszę upgrade'ować kompa do tego, wiesz? Idę do roboty, kupuję od razu ten... O, w końcu masz... Uważaj te kwiatki. Uważaj. Mówiłem, uważaj te kwiatki, nie strzelaj do nich. One spowalniają, tak, właśnie ogarnąłem. No dobra, Hubercik, to powiedz, jakie są twoje ostatnie wrażenia z wojny? Uważaj, granat. O kurwa! Fabrykatory? To ma sojusznika, jakbyś chciał. Nie, dzięki. Moje działko laserowe póki co mi wystarczy. Ono będzie bardziej skuteczne. Przeciwko tym robotom. O! Ale słuchaj, chłopie, mam tu działko. Też. Nie, chyba z tymi działkami to chyba nic nie zrobimy. Trzeba będzie tam udać. Fraczka 2 do Kutasa 1. Prosimy o nalot orła. Pierdolnij basem, synu! Przyjąłem Fraczka 2. Nalot orłowy leci w waszym kierunku. Rozpierdol ten. Leci! Pięknie! Jebut! Wietnam! Leci drugi! Wietnam, szmato! Wietnam! Jebut! Kurwa, ta gra jest piękna. Wietnam! O, a się wyjebałem. Nalot orła to jest takie zajebiste. Ja uważam, że nalot na palmu jest o wiele lepszy. Przesukaj tą drugą placówkę, czy nie ma jakichś tych próbek. Robi się sraczka 1. Kurwa, ile próbek? Sraczka 1 kieruje się w nas wschód, 71 stopni stąd. Odbiór. Nie ma to jak roleplay. Ale go wyjebało. O, co? Pomocy zniszczeniem
kurwa. Dobra. Macie granatę. Co jebał mnie? No. Kurwa. Sraczka 2 do kutasa 1, potrzebujemy, potrzebujemy wsparcia w postaci kolejnego Helldivera. Reinformance! Sorry. Nie wiem co ja z tym mam dzisiaj, ale... Dzięki kutas 1. Pięty! Posiłki dotarły. Napierdalać! Ej, szczerze, fajnie... Ej, szczerze! Leci granat! Bum! Kurwa! Widziałem jak tam latasz. Wziąłem twoje, wziąłem twoje próbki już. Wiesz jak naciśniesz kółko myszy, to masz normalny celownik? Tak, wiem, już troszeczkę czasu spędziłem z tą grą, stary. Uwaga. Sraczka 2 do kutasa 1, wzywam na lot orła odbiór. Nie, nie trzeba, nie, nie marnuj tego. Zrzuciłem grana do środka. A, dobra. Sraczka 2 do kutasa 1, odwołuję na lot orła. Jest jednak niepotrzebny, Hubercik się wszystkim zajął, bez odbioru. Oddział Sraczka do kutasa 1, wysyłamy raport. Obecny stan misji, zniszczyliśmy póki co wszystkie składy amunicji. Wraz ze sraczką Rów 1 kierujemy się w stronę kolejnych składów i pozostałe nam rezerwy paliwa. Będziemy do was dzwonić, kiedy no zrobimy porządek i rozpierdol. Wieżyczki, strasznie czekaj. Wzywam na lot kasetowy! To było piękne! Ale jebło. Ale je, ale pierdolło! O... Zostałem wyeliminowany. Potrzebuję wsparcia. Uciekam, może są jak najlepiej, bo tam jest ich za dużo. Uciekam. Wylądowałem obok ciebie. Spierdzielaj stąd. Cholera. Ja też nie. W całą stronę zostały moje próbki. Okej, dobra. Zdobyłem z powrotem moje próbki. Ale chyba ten skład już nie jest zniszczony. Chyba to już wszystko zrobiliśmy w tym miejscu. Chyba, że nie. Zrzuć zaopatrzenie. Robi się. Sraczka 2 do kutasa 1, prosimy o zaopatrzenie. Dobra, leci. Jedna strona dla ciebie, druga dla mnie. Też generalnie przeszukuję obszar w celu znalezienia wszelkich próbek. Kolejny patrol maszyn. Dobra, mogę się zresetplayować. Na której? Zresetplayować się idę. Rezerwy paliwa zostały tylko. Sraczka 1, jakbyś mógłby powtórzyć, z której godziny nadchodzi do jednostki wroga? Z 12. Jest 6, czekamy. Widzę ich. Hubercik, sugeruję ci się zaopatrzyć w strzelbę bodajże sojusznik. To jest naprawdę solidna strzelba. Każdy automat schodzi na hita, dosłownie. No, bardzo... ze karabinu snajperskiego też. Tu są miny. Ładaj. Pole minowe zlikwidowane. Możemy zawsze przez wodę przejść. Co to za problem dla nas? Nie, Helldiver się nie potrafi opływać. A to jest za głęboka woda. A. Pokazuje mi, że... Dowództwo pokazuje mi, że przez chwilę byłem poza obszarem misji, więc wolę się oddalić. Sraczka 1, kiedy dotrzesz do ostatniego celu misji, to poczekaj tam na mnie. No way, serio? Co się stało? Utonąłeś. Myślałem, że zdołam przepłynąć. Dobra. Hej. Helldiversi nie umieją pływać. XD. No mówiłem ci, że nie. Jak zrobiłem serię, to on powiedział 4 super No nie, znowu utonąłem. Nie zdobędę tych próbek z powrotem. XD.
Ja myślałem, że uda mi się zdobyć te próbki. Kurde, najgorzej, bo tam 10 próbek miałem. Z tego co kilka rzadkich. Mówiłem ci, że najwyraźniej nie potrafię opływać, po co się tam kałeś. No, nie wiem, dopiero o tym się, dopiero teraz się tym przekonałem. Jak zniszczę ten silos? Mógłbyś ją zapełnić? A. Wspomniałem, że nie żyjesz. Zastanawiam się, jak zniszczyć. Nie mam pepanca. Wiesz co, ale zawsze mogę. Zawsze mogę generalnie wezwać. Zawsze mogę wezwać. Mogę hellbombą spróbować, ale nie wiem, czy to podziała. Oddział przed nami. Kurwa! Rzuciłem granat w niego, odbił się od niego i poleciał we mnie. Oh shit. Dobra. Walcz z nimi, ja póki co uzbroję bombę. Uwaga, bomba za niedługo wybuchnie. Kapi. Uwaga, jebut! Tada! Może mi się uda, jak mam plecak odrzutowy. Nie wiem, czy się w wodzie da latać plecakiem. Ty, w sumie jakby ci się udało wziąć te próbki, które ja straciłem, to byłoby zajebiście. Bo tam ich niemałą ilość straciłem. 10 konkretnie. Tam jest dosyć głęboko, nie wiem, czy tam się dostaniesz. Czekaj, czy da się odpalić plecak w wodzie. Nie, nie da się. Ja mogę pływać? Utonąłeś. Aha. Dobra. No właśnie, czyli już chyba... Coś mi się wydaje... Nie, dobra, odwróć mnie. Albo może zrespieć się w wodzie, zobaczymy. Czekaj. Another diver for the cause. Aha. Za tobą jest maszyna. Reinforcing. No to pięknie. Trzeba mnie bliżej wody wyciąć. No, a może inaczej. Weź, spróbuj. Podejdź. Kurwa, nie, dobra. Nie. Fuck. Dobra, da radę tam, tylko bym musiał mieć plecak. Uwaga, idą. O kurde, sporo tego idzie. Ja mogę zawsze... Spróbuję działko. Uwaga, idą w twoją stronę. Widzę. Działko powinno ci pomóc. Spróbuj może skoczyć, może ci się uda. Nawet nie da się ich podnieść nawet. LOL. Żal. Ale żeś zjebał. Poczekaj. Dobra, bo czas się kończy. Dobra. Ciul. Będzie bez próbek. A może... spróbujmy może pójść do tego laboratorium. W tej okolicy. I spróbujmy użyć w nim tej bomby. Co? Ja sam rzuciłem... Ja sam rzuciłem w siebie granat? Czy ty zginąłeś? Według gry zabiłem się własnym granatem, którego o dziwo nie rzuciłem. Nie wiem jakim cudem. To mi pomóc teraz z nimi. Dobra. Leci. Dobra. Chyba nie ma co i czas chyba lecieć do ekstrakcji.
No nic. No nie no, jeszcze są 2 minuty. 9 minut. Możemy coś jeszcze zrobić w razie czego. Kurde, już tak daleko jesteśmy? Dobra, mamy tu gdzieś jeszcze jakieś... Może przynajmniej tam spróbujmy polecieć. O fuck! O kur... No to nieźle, na mordę. Powiedz, że masz nalot. Nalotoru... kasetowy. Nie mam. Kasetowy leci, uwaga! Poszło. Dobra, a bo ty ekstrakcję uruchomiłeś? Nie? Nie uruchomiłem. Tak. Uruchamiać? Uruchamiaj. No dobra, nie ma co. Tyle ich tu leci, że... Ja jeszcze przeszukam, czy tutaj nie ma jakichś próbek, bo najczęściej przy ekstrakcji są. Niestety szkoda, że nie zrobiliśmy wszystkiego, tak silnie ta misja wyszła, szczerze. No nie dziwisz. Uwaga, leci! Ale to było piękne! Liet! Jak tam se radzisz, Hubercik? Szukam próbę. I tak pewnie żadnych już nie uda nam się zdobyć. Jedynie z czym pewnie odlecimy to kredyty i punkty doświadczenia. Działko laserowe. Jest w końcu. Wahadłowiec już jest. Dobra. Skakuj, więcej tu już nie zrobimy. Ło! Pięknie. Nie udało się nam już żadnych próbek zdobyć. Mało hajsu. Ale mamy zaliczone przynajmniej. I tak właśnie na pokład wracają przegrani. No może niekoniecznie. Przegrany. Spierdalaj.